plac, który jest bardzo podobny kształtem do placu w Piszu. Także dużo możemy z tego placu skorzystać, jeżeli chodzi o plany, jak zaplanować plac Daszyńskiego. Tutaj jest też za drzewkami stoją samochody, proszę bardzo. Taki malutki parking. Tutaj sobie samochodzik właśnie jedzie. U nas też jest wokół placu Daszyńskiego właśnie wokół taki objazd, prawda? Można by było to uruchomić tak jak było kiedyś. Proszę, nawet tutaj w środku mamy cudowny taki staw sztucznie zrobiony. No i oczywiście mostek. Tutaj mamy taką altankę. Pan właśnie odpoczywa z dzieckiem. Mnóstwo kwiatów, mnóstwo drzew. Tak a propos tego parku tutaj. Park był tworzony około roku czasu. Jest oczywiście i pomnik, który też mógłby stanąć na naszym placu Daszyńskiego. Także też można by było zastanowić się, kogo upamiętnić. Jeżeli chodzi o pomnik, tutaj podejdę i zobaczę, jaka to jest rzeźba. Proszę bardzo, to jest rzeźba Jana Sobieskiego, pierwszego obywatela Wilanowa, z żoną Marysieńką. Proszę, może z tej strony, jaki piękny pomnik. No i cóż, i w takim razie przejdę się. Tutaj jest właśnie jak gdyby końcóweczka. Jeżeli miałabym to porównywać do placu Daszyńskiego, to w tą stronę buduje się nasz nowy Piski Dom Kultury, a wyobrażając sobie za moimi placami właśnie stałby ratusz. No i tutaj właśnie, o widzicie, są ławeczki, są śmietniczki. Tak sobie można po prostu to wyobrazić, jak ten nasz plac mógłby wyglądać. No tutaj to jest no po prostu rewelacyjny pomysł na to, żeby właśnie sobie ludzie mogli odpocząć. No i oczywiście z myślą też i o samochodach, o które ludzie tak no, za cudzysłowie walczą, żeby były. Czyli wszystko tak jakby można pogodzić. I samochody, i ludzie, którzy mogliby właśnie odpoczywać w takim parku. Popatrzcie, jak pięknie, lilie wodne. No cudownie, no to no, coś pięknego, piękne. No, oczywiście, jak zauważyliście, jest monitoring, który byłby potrzebny na placu Daszyńskiego. Kwiatki, pewnie to są kwiatki całoroczne, czyli one będą sobie zakwitały co roku. Proszę bardzo, tutaj, tu jest fajny pomysł. A tak w ogóle, to zobaczcie, że tutaj są aż trzy takie stawy, tam też jest dalej. No ja już nie mówię o trzech stawach, bo nawet by się chyba nam w Piszu nie zmieściły, ale jeden by się zmieścił. Proszę bardzo, tutaj, zaraz tam podejdę, powiem wam, o co chodzi z tymi stoliczkami, ale popatrzcie tutaj, też można by było może takie mniejsze koło zrobić z tymi właśnie takimi leżakami, gdzie człowiek sobie właśnie odpoczywa, może nawet popracować sobie tutaj. No idźmy jeszcze tutaj do tych właśnie stolików, o tam. Dzisiaj ludzie sobie siedzą, jedzą jakieś śniadanko, a tutaj można sobie pograć w szachy, proszę bardzo. Można sobie pograć w szachy, posiedzieć, pospacerować między właśnie tymi tutaj stawami. Ta woda też, o, nie uwierzycie, kaczuszka. Tu jest kaczuszka, zobaczcie. Czyli takie kaczki moglibyśmy mieć nawet na placu Daszyńskiego. Ludzie sobie odpoczywają, pieski. Tutaj proszę, lilia śliczna.
Cudowna. Piękna. No nawet jest tutaj głęboko. Także pomysł jest niesamowity. Można by było coś, tak, że się tak wyrażę kolokwialnie, ukraść z tego pomysłu do naszego pisza. Popatrzcie tutaj. Tu jest takie świetne sąsiedziska, które można, o, widzicie, można sobie odgiąć. I to jest takie miejsce, gdzie możemy popracować z laptopem. Czyli kładziemy sobie laptopik na tym stoliczku i możemy sobie jakiś taki chłodny dzień, bo na pewno nie dzisiaj, dzisiaj niekoniecznie. A tutaj to jest taki odpływ, tutaj woda właśnie płynie, jak gdyby się filtruje, rozumiem, i jak gdyby poziom tej wody pewnie jest tutaj regulowany. Tak jeszcze z tej strony popatrzę na to wszystko, oczywiście okiem kamery. Popatrzcie, jest jeszcze coś takiego, czyli ludzie tutaj mogą sobie przyjść i nawet poleżeć. Tych hamaków tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery hamaki. I oczywiście ciąg kwiatków, ciąg kwiatków. Kwiatki, kwiatki. Po drugiej stronie widzimy dwie dziewczynki sobie tam też siedzą i tam są huśtawki. Możemy się pochuśtać, pogadać, poobserwować życie w miasteczku. Tutaj mamy znowu staw. Tu jest taki plac z drzewkiem w środku. Proszę bardzo. Z tej strony jak hamaczki wyglądają. Samochody sobie wokół jeżdżą, jest cichutko. Mnóstwo zieleni. I popatrzcie, jak jest czyściutko, jak jest pięknie wszystko wypielone. No czyż tak u nas na placu Daszyńskiego nie mogłoby być? Pomyślcie, jeżeli tutaj ludzie znajdują pieniądze na to, żeby wypielić wszystko, żeby to wyglądało tak zadbanie, kolorowo, zielono, przytulnie. I tu się kończy, tu już się kończy. Tak idąc w tą stronę, to wyobrażam sobie, że tutaj właśnie stałby nasz ratusz. Pięknie, pięknie, pięknie. Jeżeli ktoś z rządzących byłby zainteresowany tym pomysłem, to jak najbardziej udostępnię miejscowość, gdzie to jest. I śmiało tutaj, tak jakby można napisać by do władz, które tutaj projektowały ten plac. Na pewno władze tej dzielnicy na pewno użyczyłyby wglądu do tego projektu. I z tego projektu chociaż część można by było wdrożyć do naszego placu. Także dziękuję Wam bardzo za to, że razem wspólnie obejrzeliśmy ten filmik. No to jest takie moje marzenie i na pewno marzenie wielu mieszkańców Pisza, żebyśmy plac Daszyńskiego mieli znowu dla nas, dla ludzi z Pisza. Dziękuję.